Pająk, jaki jest, każdy widzi. Ale czym dokładnie są pająki dla naukowców? Często słyszy się takie określenia jak gatunek, rząd, rodzina, tylko co one właściwie oznaczają? Cześć, z tej strony Kaja, witam Was na wystawie Pająków i Skorpionów i dzisiaj zrobimy sobie takie wiosenne porządki w naszej wiedzy o pająkach, czyli porozmawiamy sobie trochę o taksonomii i przygotujemy się na nowy sezon obserwacji pająków w naturze. Dzisiejszy odcinek może przyprawić nas o mały zawrót głowy, dlatego dla ułatwienia weźmiemy sobie jakiegoś przykładowego pająka i niech będzie nim tygrzyk paskowany, ponieważ bardzo łatwo rozpoznać go w terenie. Zaczniemy od góry. Pierwszym podziałem w taksonomii jest domena i w przypadku naszego tygrzyka są to eukarionty i już tłumaczę, czym one właściwie są. Otóż są to organizmy zbudowane z komórek, które posiadają jądro komórkowe i chromosomy. Później mamy królestwo i są nim oczywiście zwierzęta. Na razie nie trzeba być wykwalifikowanym arachnologiem, żeby dojść do takich wniosków, także idźmy dalej. Następnie mamy typ i w przypadku pająków są to zawsze stawonogi, czyli zwierzęta, które mają szkielet na zewnątrz i posiadają parzyste, członowane odnóża. Jednak stawonogiem może być nie tylko pająk, ale też na przykład krab, pszczoła czy skolopendra. Mam nadzieję, że się jeszcze nie pogubiliście, ponieważ nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie, a nadal nie jest tak pajęczo, jakbyśmy chcieli. Musimy więc bardziej zaszufladkować naszego pająka i dlatego teraz przechodzimy do podtypu. W przypadku tygrzyka są nim szczękoczółkowce. Tu już się robi bardziej pajęczo, ale jeśli pamiętacie nasz odcinek o prehistorycznych pająkach, to szczękoczółkowcami również były staroraki, które były przodkami naszych pająków. I po to właśnie jest nam potrzebna taksonomia, abyśmy mogli połączyć, co jest z czym spokrewnione i co z czego wyewoluowało. Na przykład możemy się zdziwić, ponieważ z taksonomii wynika, że staroraki, które mogą nam się kojarzyć z kuzynem kraba czy raka, są całkiem blisko spokrewnione z pająkami. Z takich ciekawostek na chwilę odbiegając od tematu pająków, na pewno nie zdziwi Was fakt, że wilk jest przodkiem współczesnych psów i są z nim całkiem blisko spokrewnione takie rasy jak husky, samojedy czy malamuty. Ale czy wiedzieliście, że niepozorny Shih Tzu ma więcej DNA wspólnego z wilkami niż pozostałe rasy innych psów? No, ja też nie wiem jakim cudem, ale tak twierdzi nauka. Jeśli mówimy już o podobieństwie genetycznym, to nasze DNA pokrywa się w 60% z DNA kury, chociaż chodzi tutaj o informacje, które dotyczą tworzenia się białek, a niekoniecznie piór. Grzybom z kolei jest w pewien sposób bliżej do człowieka niż do roślin, ponieważ na przykład pobierają tlen, tak jak my, a rośliny wolą dwutlenek węgla. Jeszcze inną ciekawostką może być fakt, że góralek skalny jest o dziwo najbliższym żyjącym krewnym słonia. Na przykład budowa ich odnóży jest podobna i tak jak słonie, góralki również mają kły wyrastające z siekaczy. Jak widzicie, genetyka może być zaskakująca i ciekawa, a to jest tylko kilka wybranych faktów, także jeśli Wy znacie też jakieś takie podobne ciekawostki, to zachęcam do dzielenia się nimi w komentarzach. Skoro już wiemy, że czasem warto zajrzeć w głąb taksonomii i pozastanawiać się, dlaczego ktoś z kimś jest w jakiś sposób powiązany, to wróćmy do naszych kochanych pająków. Mieliśmy już podtyp, a teraz mamy gromadę, czyli pajęczaki. I tutaj dalej nie do końca jest jeszcze w 100% wszystko jasne, ponieważ chociaż faktycznie współcześnie żyjące pajęczaki są pająkami, to są nimi również skorpiony, solfugi, biczykoodwłokowce, kleszcze, roztocza, rozłuponogowce, kosarze, głaszczkochody, zaleszczotki, kapturce i tępoodwłokowce. Krąg naszej klasyfikacji nam się zacieśnia, ale jeszcze nie wszystko jest dokładnie tak poukładane, jakbyśmy chcieli i dlatego przechodzimy do dalszego etapu, czyli do rzędu, który brzmi cudownie znajomo, czyli pająki. Myślicie, że to koniec? Otóż nie, ponieważ jest to najliczniejszy rząd pajęczaków i należy do niego ponad 50 tysięcy gatunków, a w dodatku ciągle odkrywane są nowe. Pająkiem może być zarówno wielki ptasznik, jak i mały skakun, czy odważny topik, no i oczywiście nasz tygrzyk. Dlatego dla ułatwienia po rzędzie wprowadzono coś takiego jak infrarzędy. Żeby jednak nie było zbyt łatwo z kolei, mają one tylko łacińskie nazwy. Mamy tutaj mezotele, czyli te najbardziej prymitywne pająki, wykazujące segmentację na odwłoku i należy do nich tylko jedna żyjąca współcześnie rodzina. Obok mamy opistotele, czyli resztę żyjących współcześnie pająków, czyli takich, które charakteryzują się niesegmentowanym odwłokiem. I opistotele dzielimy na dwa pozostałe infrarzędy, jakimi są araneomorfe i megalomorfe.
Araneomorfe to tak zwane pająki wyższe i cechują się tym, że ich szczękoczułki są ustawione prostopadle do osi ciała, dzięki czemu wbijają się w ofiarę z dwóch stron, zakleszczając ją. Takimi pająkami są na przykład skakuny, krzyżaki czy tak zwane wolf spiders. Jest to cecha bardziej zaawansowana ewolucyjnie niż u megalomorfe, które mają szczękoczułki ustawione równolegle do osi ciała, przez co pod ofiarą musi być jakieś podłoże, aby pazury mogły się w nią wbić. I w ten sposób polują na przykład ptaszniki, które stoją niżej ewolucyjnie od pająków właściwych. Tygrzyk paskowany ma pazury ustawione prostopadle do osi ciała, co pasuje nam do araneomorfe. Zostało nam już niewiele, ponieważ następną mamy nadrodzinę. W przypadku naszego pająka jest to araneoida. Obejmuje ona 15 rodzin i ponad 11 tysięcy gatunków, a wśród nich jest rodzina krzyżakowatych, do których należy Agriopia bruenichi, czyli tygrzyk paskowany. Należy do niej również Araneus diadematus, czyli krzyżak ogrodowy. A jeżeli jeszcze nie wiecie, to firma, która zajmuje się organizacją wystaw pająków, nosi również nazwę Araneus i w ten sposób poznaliście nasze drzewo genealogiczne. I takie jest miejsce pająków w systematyce. Przyznaję, że jest to trochę trudny, zawiły temat, ale mam nadzieję, że ten odcinek trochę Wam pomógł, zachęcił do odkrywania tajemnic filogenetyki, a także, że dzięki niemu będzie Wam łatwiej odróżnić od siebie pająki w naturze. To wszystko ode mnie na dziś. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!